Witam ponownie, panowie. Od jakiegoś czasu przewija się temat bransoletek. Nosić, nie nosić, a jeżeli tak, to jakie? Tak więc pomyślałem, że dzisiaj zajmiemy się dokładnie tym tematem. Ja osobiście bardzo długo nie nosiłem, coś tam w liceum jak prawie każdy. Natomiast od kilku lat noszę systematycznie, dzień w dzień, dzień w dzień. I dokładnie pamiętam moment, w którym zacząłem. Byłem na spotkaniu klienta, który rozdawał bransoletki takie, które się da jako gadżety. Nic specjalnego, z gumy, jaskrawe, ale miała fajny napis. Together Stronger. Tak więc stwierdziłem, że założę. Wracam do biura, zupełnie o niej zapomniałem, spotykam koleżankę, zaczynamy rozmawiać i nagle. Czy to masz bransoletkę? Tak? Super! Panowie, reakcja była bardzo, bardzo pozytywna. I wtedy uświadomiłem sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, bransoletka demonstruje pewność siebie u faceta. Następna rzecz. Tak mało facetów nosi bransoletki, że wielu ludzi to zauważy. Warto z takich rzeczy korzystać. Dobrze dobrana bransoletka będzie uzupełniać nasz wizerunek oraz podkreślać cechy charakteru. I jeszcze jedna kwestia. Nosząc bransoletkę, dajesz kolejny dobry powód innym ludziom, aby zaczęli z tobą rozmowę. Jednak jedną rzecz trzeba wyjaśnić. Panowie, bransoletka to nie jest atrybut zniewieściałego faceta. Mężczyźni nosili bransoletki od wieków, aby demonstrować swój status społeczny oraz siłę. I to jest fakt. Jeżeli jesteś zagorzałym przeciwnikiem bransoletek, okej. Jeżeli już jesteś zainteresowany, masz fajną kolekcję, super. Natomiast jeżeli zastanawiasz się, czy warto, panowie, warto. Zanim jednak kupicie, kilka praktycznych wskazówek, na co zwrócić uwagę, jakie wybrać i jakie nosić. Zaczynajmy. Panowie, dzisiaj jestem w bardzo ciekawym sklepie, który namierzyłem w centrum handlowym Modo w Warszawie. Sklep się nazywa EM Men's Accessories i mają naprawdę pokaźną kolekcję różnych bransoletek. Pierwsza wskazówka. Bransoletka powinna być dobrana do sytuacji. Czyli jeżeli macie formalne spotkanie, idziecie w garniturze, to wybierajcie stonowane, bardziej delikatne, jak przykładowo te koralikowe. Koralikowe w ogóle są fajne, bardzo uniwersalne. Następna rzecz. Bransoletka powinna być skoordynowana z zegarkiem. Nie chodzi o kolor, ale jeżeli macie delikatny zegarek, to również wybierajcie delikatne bransoletki, tak jak te. Natomiast jeżeli macie masywny zegarek, to wybierajcie bardziej masywne bransoletki. Następna kwestia. Myślcie o bransoletkach jako o wszystkich innych swoich akcesoriach. Po co nosimy akcesoria? Aby uzupełniały nasz wizerunek oraz podkreślały cechy charakteru. Przykładowo, jeżeli macie czarne buty, czarny pasek, to bransoletka również powinna być czarna lub kolorów uzupełniających, jak na przykład te dwie, albo nawiązywać kolorystycznie do innych elementów, poszetka, krawat. Natomiast nigdy brązowa. Następna rzecz to zwróćcie uwagę na tą bransoletkę. To jest bardzo fajny akcent, nutka. To jest idealna bransoletka dla kogoś, kto jest pasjonatem muzyki, może gra na jakimś instrumencie, dla kogoś, kto ma do opowiedzenia historię kryjącą się za tą nutką. No i ostatnia rzecz to jest bardzo dużo, będziecie mieli tego typu bransolet, skórzanych z metalowymi elementami. Te bransolety będą występować w wersjach bardziej formalnych oraz bardziej casualowych. One są bardzo fajne, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo często one będą sklejane, w związku z czym nie są odporne na wodę. Nie bierzcie w nich prysznica, uważajcie jak myjecie ręce, inaczej się rozpadną. Panowie, na zakończenie, sprawa wygląda tak. Rozmawiałem z właścicielem, mam dla was 20% rabatu, kod rabatowy znajdziecie pod filmikiem, możecie wejść na stronę, albo pewnie najłatwiej, jeżeli ktoś ma taką możliwość, przyjść do Modo w Warszawie, pooglądać, poprzymierzać, zobaczyć co wam pasuje, wybrać odpowiednio dla siebie. Panowie, to wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.